Ejo, zapraszam was do zamkniętej bety gry polskiego studia The Farm 51, która notabene znajduje się ode mnie gdzieś tam 40-50 km w linii prostej, a grom jest World War 3. Na wiosnę ma mieć premiera już taka oficjalna tej gry i ma być to gra free to play. Ale jeżeli byście chcieli już teraz wesprzeć twórców, już teraz potestować, sprawdzić tą grę, no to są trzy opcje. Pierwszą opcją dostęp do tej gry mają osoby, te, które wcześniej ją zakupiły, później tam była niedostępna i tak dalej. Drugą opcją, jak się nie mylę, to było wypełnienie takiego formularzu, którego wypełniałem, ale no niestety nie dostałem żadnej informacji. A trzecią opcją jest wykupienie takiego pakietu wsparcia, że tak to nazwę. Najtańszy taki pakiet kosztuje 53 zł. No, wydaje mi się, że to nie jest duża suma. Mamy dostęp do zamkniętej bety. Wiadomo, ta gra się dopiero rozwija, ma jakieś tam problemy. Ale jeżeli chcecie testować, sprawdzać, no to czemu nie? Znalazłem też kilka komentarzy na internecie. Ktoś się tam czepiał, że po co teraz kupować dostęp do zamkniętej bety niedopracowanej gry, skoro może poczekać sobie i w okolicach tam wiosny zagrać sobie za darmo, dopracowaną już powiedzmy wersję tej gry. No, jeżeli w ten sposób myślicie, no to poczekajcie sobie. No ja wychodzę trochę innego założenia, a mianowicie, że po pierwsze chciałem wesprzeć twórców, a po drugie chcę brać w tym udział, co nie? Chcę brać udział w tych zamkniętych testach, chcę widzieć, jak się ta gra rozwija i tak dalej, i tak dalej. Okej, no grę zakupiłem wczoraj, pobrałem ją wczoraj, włączyłem ją pierwszy raz też wczoraj wieczorem, a raczej w nocy, lecz jeszcze nie grałem, po prostu wszedłem tylko w ustawienia. Jeżeli chodzi o ustawienia, no to na razie mam domyślne. Teoretycznie mój laptop spełnia zalecane wymagania systemowe. Zobaczymy, co tam. Okej, tak to wygląda. Field of view. Czekajcie, a gdzie jest. Ale czekajcie, przecież ja ustawiałem wczoraj język polski. A była jeszcze aktualizacja. Tak, bo ta gra jest ostatnia aktualizacja do tej gry była 16 grudnia. Dzisiaj mamy 20 grudnia i też weszła jakaś mniejsza aktualizacja. Bodajże 700 mega. Poczekajcie, gameplay to chyba było tutaj, co nie? English. Nie. Ja tam. Nie jestem dobry. No to już w ogóle. Okej. Dobra. No i chyba jesteśmy. Dobra, no to lecimy z pierwszą grą. Moją też pierwszą grą. Kariera. Widzę, że tu będzie przepustka bitewna. Sklep na razie to jest. Personalizuj, ale co to mamy personalizuj? Tym się może później zajmiemy. Zobaczymy, jak to w ogóle. Jak ta gra chodzi. Szybka gra. Przeglądaj tryby rozgrywki. Chyba, że zaczniemy tryb. Wynik niedostępny. Dobra. Tactical Ops. Team Deathmatch. Spróbujemy Team Deathmatch. A czy jest tu gdzieś możliwość wyświetlania klatek? Co teraz? Graj. No dobra. A tu jest kuźde. Wybaczcie, ale po pracy zmęczony. Jeszcze w mieszkaniu porządki robiłem przedświąteczne. Jeszcze będę też parę dni robił. Kogo tu mamy? Zmień nazwę. Znajomych tutaj nie mam żadnych. Matchmaking. Szukanie graczy. Widzę, że nie wszystko jest spolszczone. Dobra, tak on mi tu szuka, to ja chyba. To ja chyba będę mógł uderzenia. Aha. Okej, okay, a więc mamy mapę Moskwę. Chciałem powiedzieć Moską. Limit zabójstw 50. Azal antitank. Aha, i po prawej stronie, ale co tu mamy? Ale czułość, kurde.
No nie strzelaj do mnie, idioto. Closet beta, ale ja tu nie widzę. Mam za dużą czułość w ogóle. No jak mówię, tego... O, dupę. Tego prędzej nie włączałem. Chyba rozgrywka, co nie? Chód skala nie. Jest mysz. Jest mysz. Tu jest. Czułość myszy. Nie no. Mamy 60. Widzę, nie. Dobra. Ale ja bym chciał jeszcze... kompas, to mamy, to mamy. Ja bym chciał... Skoro widzę tu ustawień. Status sieci. Włącz. Włącz licznik FPS. Włącz. Pięknie. Okej. Okay. Co to było? Mamy 150 klatek, czyli nie jest źle. Tak, ta kamera się dziwnie zachowuje. Jak biegniemy, to ona się tak jakby oddala. Zbliżenie. Skaczemy. Jeszcze mam za dużą czułość. Ostatnio uczę się grać na sporo mniejszej czułości niż zazwyczaj. Dobra. O, teraz może będzie lepiej. Aś skubany. Tu mamy znacznik trafień, tak? To są obrażenia. Najwięcej dostałem w rękę. Później w nogę. Wścisk mamy. Aha. Będę musiał zmienić, żeby... Okej. Okay. Biegnięcie na razie mam jako wciśnięty klawisz. Drzwi da otwierać? Nie da się otwierać. Bo... Ale graficznie wygląda ładnie. Tam ktoś napieprza. Graficznie wygląda... O Boże, ale... Ja pierdzielę, tylko nikogo nie zabiję przy tej czułości. Gdzie tu dawało się apteczkę? Tu? Przytrzymaj. Jest pięknie. Nie, nie, z tą czułością jest coś nie halo. Chłopie, gdzie się tam ciśniesz? Ja pierdzielę, za czułe to jest. Dawaj mi to, damy jeszcze mniejsze. Dobra. Okej. Okay. To las. Aha, już tu goście mają. Dobra. Kurde, leci za mną. Wiem jakiegoś Saigona. Nie, ale ja muszę to czułeś. Dobra, to będziemy mieli. Okej. Okay. Jest w porządku, ale. Ale jak przybliżę, to ja w ogóle przez celownik to nie potrafię sterować. A, to też damy sobie. 44. Dobra, niech jest. 46. Okej. Okay. Tu jest. Jest. Pojazdem, nieważne. Dobra. Okej. Okay. Damy troszeczkę mniejszą czułość. O! No i teraz to można będzie. Tylko że miałem zmienić tak. Panie, panie, wień. Będę musiał dokładnie później doprecyzować, jeżeli chodzi o to sterowanie.
Jak mam wyjść? A, jest tam godzina. Tam jest. Jeszcze trochę zaczyna. Ten bieg muszę zmienić, kurczę. Dach, co? Ty znasz. Ej, no ja nie widzę, żeby tu były problemy z jakąś optymalizacją. No dźwięki... To idzie w każdym momencie doprecyzować. Trzech zabójstw. Teraz wam je dam. Nie, no jak zamkniętą betę, to powiem wam... Całkiem się ta gra prezentuje. Oj. Runda przegrana. Niewiele brakło. Tak, muszę tu troszeczkę jeszcze pozmieniać. O kur... Co ja to nacisłem? Opcje! A sterowania. Czyli tak, tu mamy OK, tu możemy dać troszeczkę mniej. OK, dobra. Zbliżenie, kucanie, sprint. No właśnie nie, włącz. Rozglądanie. OK, wychylanie, przytrzymaj. A co jeżeli ma być włącz? Włącz naciśnij, aby wychylić się, naciśnij, potem miałby się wyprostować. Kurczę... Może to będzie też dobra opcja. Dobra. To chyba tyle. Obraz, co my tu możemy jeszcze tutaj... No monitor. O 10. O 15. Aha! A właśnie, że nie chcę. Dobra, jakby... Okej, dobra, zobaczymy jak się to teraz prezentuje. Rozlokowanie. Oj, teraz... Oj, teraz mnie nie przybliża. Pięknie. Biegiem się nie deaktywuje kucania. Sporo rozrzuca ta broń. Dobra, nie będę tutaj tak jakimś walamił, co nie? O ty! Po nogach w klatę. No, w klatę, żebym trochę oberwał. Rozlokowanie. Aś ty, chamie, ty! Czas do kontynuacji 4 sekundy. 20, 40, 40. Co tu pisze? Off, dynres. Co to jest dynres? Off tutaj w tych opcjach. Aj, tam mamy w ogóle dzień. Nie wiem, czy się zauważyli. Nie jestem tak... W tych opcjach. A tą czułością, kurczę. Muszę włączyć opcję, która podczas biegu deaktywuje mi kucanie, bo... Denerwuje mnie to. Okej. Okay. Kurczę, plecy.
Ale skąd? On gościu do mnie strzela. Tam jest. Jakiś znacznik? O! Niko! Niko! To my sobie chyba porozmawiamy w rzeczywistości. I to nie będzie hihi. Bieg jest... O, szybciutki. No, żeż ty. Heto. Niko, heto. Ten Team Deathmatch, z tego co tam oglądałem na YouTube, jest... no bez żadnych tych asyst, tam jakichś tam... no, nalotów i tak dalej, co nie? Prosty Deathmatch. Teraz nagrywam to w OBS-ie, ale to nie jest stream. A za chwileczkę to wyłączę, wrzucę wam to na YouTube. A na Twitcha będę streamował z gry. Czekamy do końca rundy i wtedy sobie to troszeczkę wtedy puszczę streama. 160 klatek. A jakby dać blokadę Fausing? Obraz. Zapisz. Okay. Ale skaczą te klatki, widzicie? 90, 100, 140. Jeszcze tam troszeczkę pracy ta gra wymaga, ale nie źle, naprawdę. Spodziewałem się czegoś gorszego. Widziałem materiał na YouTube, to tam falili to. No ale wiedzę, że to jest zamknięta beta, spodziewałem się naprawdę czegoś gorszego. Wyjście z tego ślizgu muszę zmienić. Kurwa, wyjść z tego ślizgu. No nie jest zła. Nie jest zła gierka. Biegnij. Ja nie ogarnię tutaj do końca tego sterowania. Będę musiał też dla was kiedyś zrobić materiał. Może to akurat będzie przy grze World War 3. Dlaczego co... W ogóle co ja tu robię na YouTube? Dlaczego założyłem kanał i tak dalej? Bo to jest dosyć ciekawe. Oj, tyle zabawy z sprzętem. Claymore? Dużo podobieństw do Battlefielda mówili, ale ja też tu widzę sporo podobieństw do Call of Duty. Mogę tak trochę detale zmniejszyć. Dobra, można i tak. A! Było blisko. 36 do 25. G.
Jimberan Ruru. Czyli widzę, że mapa się zmienia raz noc, raz dzień. I to moim zdaniem super sprawa. Bardzo fajnie przemyślane. Raz dzień, raz noc. No idziesz ty. A jeden. Iwon Juru Inger. Twój gracz. Ale wyniki. Ojoj, ojoj, dobra. Dobrze, idziemy do menu. Także dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Wybaczcie, że on nie jest zbytnio jakiś tam... za bardzo poopowiadany i tak dalej. Chciałem się z Wami od razu podzielić z pierwszym uruchomieniem. Zmęczenie, praca robi swoje. Mieszkanie, ogarnięcie mieszkania też robi swoje, także... tak to wygląda, a chcę nagrywać materiały i będę nagrywał. Jeżeli Wam się to podobało, dajcie łapkę w górę. Jeżeli nie, to w dół. Zachęcam do komentowania, pisania. Będę się starał w miarę możliwości, nie chcę mieć rankingu, w miarę możliwości Wam na to odpisywać. No to do usłyszenia w następnym materiale.